Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony Jack. Witam się bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Elden Ring ponownie. Czy wróć ponownie, tym razem mając kompletny strój, czy tam odzienie, czy tam zbroję tygla, w sumie prawie jedna to samo. No i dobra, lecimy tutaj w takim razie. Mamy je tak, co jest do przeeksplorowania, poza oczywiście tutaj dalszym za łaską, to mamy rzekę Siofra ciągle do zwiedzenia. Wiem, że też gdzieś tutaj widziałem na mapce, było jakieś wejście do tego. Było pod... Czy nie, czekaj, nie, jak to było? To było... Była ta mapka podziemi, nie? O, pokaż podziemia. I tak, tu jest rzeka Siofra, jakoś tak. Gdzieś... Tutaj był taki bardzo duży obszar. I gdzieś tu coś jeszcze było. Jakieś takie katakumby, gdzie ponoć mogę znaleźć fije. No ale niestety nie jestem pewny, jak to zrobić. Tutaj w Caelid mamy cały ten w ogóle kawałek do odkrycia. Gdzieś tutaj ponoć ma być Radahn, z tego co widziałem po liście bossów. No ale że na razie mi tam nie śpieszno, no to dalej to pozostaje zakryte. I tutaj właśnie są te całe góry olbrzymów, gdzie my mamy naszego questa jeszcze. No i mówię, dopóki tego questa nie wykonam, no to ten boss sobie będzie tutaj czekał. Czyli tak, na razie... Dobra, czekaj, gdzie tu jest wyjście? Tu. Czyli na razie eksplorujemy dalej. Tutaj mogę pulę ewentualnie aktywować, no ale nie potrzebuję tego. To tak dla... zasadę, powiedzmy. Będę sobie trzymał. Okej, okay, na start mamy tutaj tych dziomeczków. Okej, okay, dobra, nie sądziłem, że da się ich zbackstabować. Ale rad jestem, że się da. Run poziom 9. O ty, czekaj. Pokaż mi, jak wygląda odbicie tego. Samo użycie tego nie daje mi, nie zużywa mi skupienia, więc pytanie, czy odbicie... Ej, ty, tu jest wajcha? Kurwa, ciągnij! Jakieś drzwi może tym otworzę. Dobra, zaatakujesz tą kulką z dystansu. O, leci. No i się chyba... Dobra. Ty tam se zdychaj na razie. Dobra, co ja tam otworzyłem w ogóle? Tam na dole pewnie przejście. Czyli jakbym tutaj jeszcze z tej strony otworzył, no to mam tutaj takie czyste przejście od razu przez całą stolicę. Oho, i tam jest znak tego ziomka. Dobra, nope, nic nieopartego. Nie no, w ogóle jakby stąd zeskoczył, chyba bym nie zginął, ale może jednak pójdźmy konwencjonalną drogą. Czy tutaj znajdę gdzieś jakieś schody? O, tutaj trup. Nieczolaska. Znaczy nie trzeba tłumaczyć, co to jest, nie? Okej, okay, o dziwo jest to jako prosty miecz kwalifikowany. Ulubiony miecz starego rycerza, który już dawno przeżył swą ostatnią przygodę i przerobił swój oręż na laskę. Czubek jest dość zużyty, choć przygarbiony i za słaby, by miecz unieść, mężczyzna nadal chciał polec z bronią w ręku. Konfrontacja. Zaczyna się umiejętność z wolnością poziomu. Wykonać zwykły atak, by ciąć w górę przez zasłonę, albo silny, by pchnąć w biegu. Okej. Okay. Takiego skilla chyba nawet w DS-ach 3 nie było. No, a przynajmniej było tak nazwanego skilla, bo kto wie, taka właściwość może była. O, kolejne nasiono. Dobra. Ten jest większym zagrożeniem, więc może najpierw się nim zajmijmy. Ej, co? Co wy sobie kpicie ze mnie? Tak, pewnie! Pierdolni mi tak po prostu!
Wow, to dziwo jest totalnie fizyczny atak. Nice. To warto wiedzieć. Dobra. Wiadomo, gargulcowi, nieważne jak bardzo bym chciał, nie nabije krwawienia. Bo to coś nawet nie ma czym krwawić. No ale... Mogę sobie go tak zastukać. O serio? Myślałem, że mi kurde zaliczy jednak to uniesienie. Dobra, teraz zaliczyło, ale już nie miałem energii, więc rozbiło posturę. No, are you fucking serious? Kurwa, mogę poczekać. Dobra. No, ja pierdolę, jak na złość! No. Dzięki. Żegnam też pana. Boże, postawienie halabarda gargulca, zajebiście. Druga do kolekcji, której kurwa nie potrzebuje. W sensie druga halabarda, której nie potrzebuje, no bo mam przecież broń z tego bossa, nie? To jest praktycznie jedna to samo. Okej, dobra, tam idziemy, zakładam, do bossa pewnie. Tego całego Morgota, który blokuje przejście do wieży. Tego miejsca, więc... No, prędzej czy później trzeba tam pójść, nie? Choć, nie powiem, jeśli przed nim będzie miejsce łaski, to będę z tego bardzo zadowolony. Dobra, jak dwie, to będę one-shotował? Ej, prawie! Ja bym miał tylko lekko tę katanę ulepszoną bardziej. Tu mi one-shotował. Dobra, nie klinga, tylko... Wielkie leczenie. Chociaż sobie... Dobra, mogę zbuffować, bo właśnie, bo to jest to. Że jak zbuffuję tę broń, no to i wtedy tym bardziej będę ich one-shotował. Dobra, wrócę do tego leczenia. O! Wow! Okej, okay. Wyjątkowo krótko ten buff zadziałał. Dobra. Chociaż to może być akurat wina tego, jakiej pieczęci do tego użyłem, bo na przykład błyskawice działają bardzo długo, kiedy używam do tego właśnie pieczęci złotego porządku. Więc może gdybym użył pieczęci zabójcy bogów, no to wtedy ten ogień by się trzymał trochę dłużej. A ten jeszcze w łeb dostał, to prawie go zdekapitowałem tym ciosem. Kurde, szkoda, że nie ma jakiejś takiej formy dekapitacji, jak i tak idealnie się w łeb komuś wyceluje, nie? To było naprawdę wdecha. Tam gościu próbuje wskoczyć i się nie da, to dzięki duchowi ja nie będę marnował czasu, aby próbować to zrobić. O, come on! Godfrey, pierwszy leński władca! Tak w sumie niedosłownie, bo to jest jakieś jego widmo bardziej. Ale pierwszy raz spotykam się z tym, żeby bossem w grze było widmo. Nie mówię duch, bo duch się już chyba... Duchy już się zdarzały. Chyba, duch się, jeden się chyba duch zdarzył jako boss, jeśli się dobrze kojarzę. Tylko nie będę teraz gdzie. Kurde, prawie. Okej. Fuck. O, dobra. Zniknąłem. Buff, potrzebuję buffa. Potrzebuję buffa i leczenia. Dobra. Au! Dajże mi spokój na chwilę! Zaraz wrócimy do tej walki. To dosłownie za momencik.
Jeszcze raz. A nawet chcę buffy z tego drzewa nałożę. Bo tu jestem bezpieczny za filarem. Co? Nie! A, nie włócznia błyskawic! Klinga! Kurwa, teraz miałem. Klinga błyskawic. Tu. Dobra, może przerzućmy się jednak na tarczę, tak normalnie trzymaną. Nie na plerach. Trochę kontr. Okej. Dobra, do tyłu, do tyłu. Dobra, jest tu posąg Mariki, więc jak zginę, no to nie będę ją daleko. Ale jak mogę nie zginąć, to z chęcią wybieram tę opcję. O, dużo mu to cięcie zabrało. Stary, możesz nie spamić? Naprawdę, nie lubię jak boss spami jeden cios w kółko. W sumie nie tylko boss, w ogóle. O Jezu, ale to było ryzykowne z mojej strony. O, i sakwa talizman, nice. Dobra, to załóżmy sobie jakiś dodatkowy. I to chyba ostatnie mi się wydaje, będą tylko 4 są maksymalnie. Kurde, teraz na przykład jak było, to te kontry po zasłonie były, jakbym miał to, to by było to, biłoby to więcej. No ale niestety, że nie miałem, no to trudno. Ładowane, ale dobra, wróćmy, załóżmy to sobie. Odpocznijmy przy miejscu łaski. No i będziemy lecieć dalej. Sanktuarium Złotego Drzewa się nazywa ta lokacja. Dobra, ja przyszedłem stamtąd. Tylko pytanie, czy to jest jakby planowane wejście do tego miejsca, czy ja mam tutaj, czy bym miał tutaj wejść totalnie z innej strony? Są wszyscy martwi, więc no raczej się nie muszę martwić, hehe, pan intended, że wstaną. O, święty smar, pięknie, 6 sztuk, też ładnie. Chociaż, dobra, czekaj, sam sobie muszę to sprecyzować teraz. Święty smar to jest na obrażenia święte, czy na obrażenia od błyskawic? Nie, na święte, no tak, bo mam elektryczny smar na błyskawice. Stwardniały smar, mieszanka, materiał przepełniony świętością, do stworzenia, pokrywa oręż, by ataki zadawały święte obrażenia. No, tylko że ten efekt jest krótkotrwały. Ale patrzcie, to jest ciekawe, bo na przykład w przypadku tego smaru ze sznurkiem, efekt jest dłuższy niż nałożenie go ręcznie. A my nakładamy dokładnie to samo, tylko szybciej. Więc powiedz mi, dlaczego wtarcie na całe ostrze tego smaru sprawia, że efekt jest krótkotrwały, ale takie szybkie pociągnięcie nim po ostrzu sprawia, że ten efekt działa o wiele, wiele dłużej. To jest nielogiczne. Przecież wiecie, na logikę, no to ten drugi sposób powinien działać właśnie krócej, nie? Bo tylko przecieramy szybko po ostrzu. Więc dlaczego to działa dłużej? Ja tego nie rozumiem. Mówię, to jest nielogiczne dla mnie. Okej. Okay. Co jest tutaj? Coś na lewo? Okej. Okay. Idziemy do jakiegoś takiego ala kościoła, powiedzmy. Aha, na lewo, że po dachu. Nie, podziękuję. Dobra, gdzie jest ta wielka arena? Ty, dosłownie nade mną. Czy to było choć to? Nie. Nie, to nie to! Czy gdzie jest to miejsce, co wyhaczyłem tam z góry? Bo to wygląda... O, a ty nie! Dobra, to jest to! Tylko patrzcie, tam! Tam już jest, kurde, pokazane miejsce łaski. Znaczy miejsce łaski jest tu. Ale tam jest już wrota do bossa zamknięte. O kurde! Proszę, kolejny z tych. Kolejny z czarnych noży. Żegnam.
Nawet nie zwróciłem uwagi, ile mi za... Nawet nie zwróciłem uwagi, ile ja za niego run w ogóle dostałem, nie? Ale kurde, myślałem, że coś fajnego mi zostawi. Ciekawe, co my tu mamy? Poza tym, że to wygląda jak jakaś, nie wiem... Dobra, miałem powiedzieć, że sala tronowa, ale nie. Ty, wait, czy to... Czy możliwe, że to jest sypialnia? To mogę takie łoże, nie? No ale... No, trochę niewygodne musi być. Błogosławieństwo złotego drzewa. Mamy cud. Wiesz, cud czy tam inkantacja. Boże, nie umiem się tej nomenklatury pozbyć, nie? Cały czas będę używał... jak będę miał inkantację albo cokolwiek świętego, będę to mówił cud. Nawet jak mam błyskawice, mimo że to są inkantacje smocze, a nie złotego porządku, mówię, no to cud, no bo to były cuda po prostu w poprzednich ksousach, nie? Aha, dobra, rozumiem. Ochrona złotego drzewa to jest zwiększenie negacji, a tutaj... Silniejsze pobłogosławienie siebie i bliskich sojuszników. Jedna ze starożytnych inkantacji złotego drzewa przyznaje wyższe błogosławieństwo rzucającemu i pobliskim sojusznikom stopniowo, przywracając dużą ilość zdrowia. Przytrzymaj, by opóźnić aktywację. Złote drzewo niegdyś pławiło się w dostatku, niestety na krótko. Takie są losy wszelkich form życia. Intrygujące. Dobra, ale mamy miejsce łaski zaraz przed tym. Dobra, to tam... Nie, to tam jeszcze nie idziemy. Tam jeszcze nie idziemy. Mamy miejsce łaski, więc cofamy się tutaj. Idziemy teraz do tego ziombla właśnie, którego mam tutaj pokonać. Na zlecenie z tego, nie ta strona. Na zlecenie z wulkanicznego dworu. Dobra, jak tutaj zeskoczę, to się cofnę. Tak. Tam byłem. Tutaj walczyłem z tym ala boss, z tym czymś, co było bossem wcześniej. Tam dalej żeśmy... Nie, czekaj, tam dalej nie szedłem. Dobra, patrzcie. Już bym się sam kurde w konia zrobił. Dobra, najpierw zejdźmy tutaj. Chciałoby się, co? I pyk! O, tysiaka za niego dostałem. 1500 prawie, też fajnie. Tutaj kamień kowalski, level 6. Czyli to było tu? A nie! Czekaj, nie, to po prostu podobna lokacja. Ale to nie tu. Dobra. O, dobra, tutaj otworzyłem sobie przejście. Co jest, co się kryje w tym miejscu? Poza oczywiście walką z tym typiarzem. Na razie pusto. Set Abelricha. Okej. Okay. Już czarodzieja zakładam. Dobra, zanim podejmiemy się tej walki, to zobaczmy, co się kryje po bokach. Coś jest. Kamień kowalski level 5. Zwykły. Okej. Z tej strony. Miejsce łaski. Ładnie. Jezu, i kolejny obraz. To już chyba trzeci albo czwarty. Ja dalej ani jednego obrazu nie rozwiązałem. Nie znalazłem miejscówek z tych obrazów. Cieszę się może dlatego, że po prostu nawet się nie starałem. Trzeci. Zobaczmy. Proroctwo, zmartwychwstanie, ptak, nielot. Ponoć malarz w śmierci duszę... A, dobra. Okej. Okay. Czyli jedyne, co się zmienia, to nazwa obrazu. Ale jakby, kurde, gdzie to jest? Dobra, nie, odpoczywać nie chcę, bo nie mam po co, mam wszystko na full. No ale zobaczmy, co się takiego kryje jeszcze po drugiej stronie. Bo tutaj też były jakieś drzwi do otwarcia. Okej, okay, czyli rozumiem, że tamte miejsce łaski to jest taki mój punkt wypadowy, żeby sobie dół zwiedzać. Tu
Chociaż czekam, a może to nie był skrót, tylko sobie po prostu otworzyłem dalsze przejście. Modlitewnik dwóch palców. Okej. Okay. Nowe inkantacje. Jak tego zagadam do brata Korchyna, sobie trochę go nie widziałem. Ale on chyba powinien być dalej tam, gdzie był. Ładnie, dwóch jednym cięciem. Odłamek szkła, czyli bezużyteczny śmieć tak naprawdę. W ogóle domki szkła są chyba tylko i wyłącznie stworzone, żeby je mieć na sprzedaż, tak mi się wydaje. Ja nie widzę dla nich innego zastosowania. Bo one nawet w craftingu się nie przydają. Dobra, i tutaj się cofamy. Okej. Okay. Zobaczmy, co daje mi ten modlitewnik. Tutaj gdzieś niżej powinien być. Tutaj. Modlitewnik dwóch palców. Dobra, tutaj... A nie, czekaj. Przedmiot powierzany zmatowieńcom godnym tytułu władcy. Dostęp do inkantacji, pomoc i leczenie władcy. Dobra, zobaczmy, czy Korchen dalej gdzieś tam jest na płaskowyżu Altus. Tutaj... Tak, tutaj się dalej... Ty nie, nie, wait, wróci! On nie był tu! On był gdzieś indziej! Właśnie, on był gdzieś... Gdzieś tu? Nie. Tutaj już nie jesteśmy na płaskowyżu. Tutaj... No nie, na pewno nie był tu, nie był tu oznaczony. To jest pewne, on gdzieś tu był wcześniej. Chociaż może teraz mi się coś po prostu wydaje, jak podjadę, to faktycznie będzie to jedno to samo miejsce. Ale właśnie, z nim jest też jakiś, z nim jest też jeszcze inny ten, jeszcze jest inny z nim quest związany z Złotą Maską, tym zmatowieńcem wspomnianym w intrze, który gdzieś jest do znalezienia. Jak powiemy Korchynowi, gdzie jest Złota Maska, to wtedy on przeniesie się do właśnie Złotej Maski i będzie podróżował z nim. No, tylko że niestety ja nie mam bladego pojęcia, gdzie się maska znajduje. A ponoć można go odnaleźć właśnie gdzieś na płaskowyżu, praktycznie samemu, nie? Ciekawe właśnie, gdzie on się znajduje, ale zobaczymy to później. Mechać Wagrama rozszalałego wilka i... O, proszę! Dwóch na jednego będzie? No nieźle. Ty właśnie, a propos tego czarodzieja, ten set miałem zobaczyć jeszcze. Szpiczasty kapelusz. Dobra, widzę jedna to samo. Więc przeczytam szaty jako całość. Szaty Abelricha oszalałego języka, wysadzana czerwonymi błyskaminami, podobno powstałymi z krwi ofiar, wzmacnia magię cierni. Abel Alberich był samotnym i udręczonym heretyckim czarodziejem. Do szaleństwa doprowadziły go ponoć kpiny, z którymi spotkał się, gdy dawno temu służył w twierdze Okrągłego Stołu. Intrygujące. Dobra, zobaczmy, czy to się uda. Cztery flaszki na dwóch typa. No ale w sumie jak goście będzie walił czarami, to spróbuję zobaczyć, jak działa ten. A, dobra. Ale tak, Boże, zapomniałem, że przecież to jest ten. Że przecież my tu ziomkowi mamy pomóc z nimi. A nie sami to zrobić. Okej, pięć flaszek na tym razem. No dawaj, atakuj, cwaniaku. No. Jeszcze raz. Okej. Kurde, akurat mi zerza całego poiza. Znaczy, Boże, poiza, całą kondychę. O, flaszka się skończyła? Jak mi nie przykro. What? Ej, co jest? Przecież miałem tarczę uniesioną! Co to jest za ostrze w ogóle? W ogóle ten typ w ogóle, co mu pomagamy, nie wiem jak go się nazywał. Ale on zabił tego maga praktycznie samemu, nie? Znaczy, dobra, w sumie zabić maga to nie jest problem. Magowie są, wiadomo, są papierkami po prostu. Jeśli chodzi o zabicie ich, no ale kurde, chciałem zobaczyć, jak działa ten specjal.
Dobra, może jak ten. Może niech on najpierw mnie zaatakuje. Ładnie. Hoho, jaka fanga w ogóle. Dawaj. Czary maruj. Kurde, Primax tam wszedł. Dawaj, dawaj. Yeah, boa. Jaką mi zżerach w ogóle tego? Nie ma flaszek! Dawaj, czary maruj, czary maruj! Czary maruj, mordo! Czary maruj! Ej, jak na złość teraz? Dobra. Ziomkowi pomogliśmy, także pięknie. Hem rozstrzelałego wilka. Dobra, cały set wilka. Okej. Okay. Ciekawe, czy lepszy. Od mojego aktualnego. No, niestety gorszy. Ale jest lżejszy. To jest ten. To jest ewentualnie jakiś plus dla niego. No, ale wolę jednak zostać przy tym, co mam. Więc dobra. Set też pewnie jest to samo, więc lecimy. Zbroja noszona przez Wargrama, rozstrzelałego wilka, jednego z pierwszych znatowieńców, którzy dotarli do twierdzy Okrągłego Stołu. Według starych legend wilki są cieniami niebian, a właśnie jednym z nich pragnie zostać Wargram. Wargram. No ale tak, wszystko jest jedno to samo. Okej, teraz mógłbym się wrócić do dworu i zagadać z typem. Szczerze chyba to zrobię, no bo nie widzę tutaj na razie za bardzo... Może tyle okazji, co po prostu sensu bytowania. Mówię, muszę się jeszcze upewnić, czy to, co ja tam otworzyłem, to jest dalsza ścieżka, czy to jest przejście i... Czy to jest skrót? Bo jak to jest skrót, no to nie mam po co tu być, ale jak to jest dalsza ścieżka, no to może być ciekawie. Kurde, nie ta flacha. Aha, gość mnie pierdolnął błyskawicą przez dach. Ale jak ja bym chciał go pierdolnąć błyskawicą przez dach, to kurwa nie. Ta błyskawica się zatrzyma na tym dachu. Fajnie, że wrogowie mają kurwa... jakby to powiedział... taki typowy gracz gdziekolwiek skrypty włączone, nie? Ale no w sumie tak na upartego, jak to inaczej nazwać? Gra sama skryptuje wrogów, z którymi walczysz, nie? Bo oni cię pierdolną przez wszystko. Nawet wielki nawet wielki zajebany gargulec, tak zwany pobratymiec Czarnej Klingi, pierdolnie cię kurwa przez drzwi, nie rozpierdoli ich, to jest raz, a dwa, nie rozkurwi se nawet w najmniejszym stopniu tego zajebanego mieczyka albo halabardy, którą będzie to napierdalał. Mimo iż, biorąc pod uwagę, z jaką siłą on pewnie uderza, i dodatkowo z jakim impetem to wlatuje w te drzwi, to te jego broni powinny się rozpaść jakoś tak po trzech uderzeniach maksymalnie. Super, jeszcze mi tego brakowało. Aha, nie. Super, teraz zajebał mnie kurwa łucznik. Dobra, może warto by najpierw zdjąć sobie tego dzbana, a potem się zająć tym typiarzem. Dobra, ja mam jakąś alternatywę. Mam łuk ewentualnie, ale... No jednak chyba włócznia błyskawic będzie lepsza. Mam tam w ogóle ponad 100 tysięcy run, nie? Mam tak w te runy teraz wywalone, że nawet jak teraz zginę, nawet nie będzie mi ich żal. No ale że mam je blisko, to je podniosę zanim właśnie zginę, więc nie ma co się martwić zbytnio. A
Aha, to jest drugi taki sam gościu jak ten. Dobra, chodź tu, chodź tu. Aha! Nie, kurwa, Lamao. Chodź tu, gościu. Nic takiego nie powiedziałem. Nie? A co ja ci wczoraj powiedziałam? Wydaje się mi to nowe. Nie, powiedziałem, nie wiedziałem, że są łazanki. Powiedziałem, nie wiedziałem, że są łazanki. Po pierwsze, są też z Nymarka. Mi to jest mój ten. Sprzątasz zmywarkę. Sprzątasz zmywarkę. Bierzesz gary z góry, z dołu i sprzątasz do zmywarki. A możesz przestać, mówić mi oczywistości? Jutro macie łazanki na obiad i jak chcę widzieć, to są panu z tego co wiem, to na obiad macie już jutro inne pomysły. Wy macie łazanki. No chyba se kurwa żartujesz. Gościu we mnie napierdala elektrycznymi strzami, zostawił mi 5 zwykłych? No kurwa macie. Kurwa jest jakaś kpina. Dobra, to jest ten smok chyba, tak. To jest ten smok z wcześniej. O, kolejna rzecz. Żwir, czyli w sumie pierdoła tak naprawdę. A właśnie, zdobyłem z tego pierwszego rycerza nową pieczęć. Konkretnie żwirową pieczęć. Zobaczmy. Skalowanie z wiarą na C. O dziwo, z siłą też na E. Wzmacnia inkantację kultu smoków! Okej, to fajne. Wiadomo, to oczywiście nie chodzi o tej, bo inkantacja smoczej komunii, bo smocza komunia, a kult smoków to jest coś innego. Na przykład to by na przykład wzmacniało błyskawice, bo błyskawica jest od kultu smoków. Święta żwirowa pieczęć, która podobno była kiedyś łuską starożytnego smoka, wzmacnia inkantację kultu smoków z królewskiej stolicy. Wiara starożytnych bogów nie stoi w sprzeczności z wiarą złotego drzewa. Przecież zarówno ta pieczęć, jak i sama błyskawica są nasycone złotem. Okej. W ogóle zastanawiam to, skąd oni wzięli... to jest przedmiot? Ciekawe. A jak tam wejść? To jest pytanie. Bo tutaj to raczej nie wskoczę. Na koniu? Być może, ale na koniu konia się tu nie da wezwać, niestety. A wracając do tego, co chciałem powiedzieć. Skąd oni sobie w ogóle wymyślili, że błyskawice, kurde, są złote? Złote czy tam takie żółtawe? Czyli wiecie, takie błękitne, bym powiedział, to tak, to widać. Zresztą jak błyskawica strzeli przez całe niebo i je praktycznie czasami nawet podzieli. To widać, są takie błękitne, takie biało-błękitne, nie? O, kama. Dobra, ale da się. Tylko po prostu się pośpieszyłem za bardzo. A tutaj sobie zrobili, że pioruny będą złote. Takie złotawo-żółte, nie? O, i pięknie udało się, no. No jakby teraz tutaj sam skurde spadł, zanim bym to zabrał, to bym się trochę zirytował. Klucz kamiennego miecza. Bardzo ładnie. Tego nigdy dość. No i okej. Okej. 34 minuty. Dobra, przejdę się do brata Korchyna teraz, bo chcę właśnie sobie tę inkantację nowo wykupić. No a potem chyba zawalczymy jeszcze z tym bossem, który jest pod drzewem. Czyli zakładam właśnie z Morgothem. No bo jakby tak szczerze, to nie widzę innej możliwości, kto mógłby pod tym drzewem siedzieć. Skoro to właśnie Morgoth... Coś tam, nie pamiętam, jaki tam miał podpis przy...
przy tej barierze do boskiej wieży. Skoro on blokuje dojście do boskiej wieży, no to on musi być pod, musi być za tamtą barierą, zaraz pod drzewem praktycznie. A nie, dobra, tak, okej, okay, to jednak jest to miejsce. No i on se... Mogę patrzeć, tu stoją, idą ci, on se nam stoi wyjebana, nie? Tylko nie przyjmuję chyba do wiadomości, że oni mogliby go zajebać tak po prostu, nie? Mieliby to do nich w dupie, to czy on... Czy on jest, kurde, wyznawcą złotego porządku, czy nie wiem... Kurde, nie mam drugiej opcji, no. Okej, trzymaj. Its incantations bear no lineage from the Earth Tree. Very well. Co? Jakim cudem modlitewnik dwóch palców, czyli nie wiem, apostołów, czy tam wysłanników wielkiej woli, jest heretycki? Przecież to nie ma kurwa sensu. Leczenie władcy przywraca bardzo dużo zdrowia. Okej, okay, czyli to jest pewnie najmocniejsze leczenie, jakie może być. A pomoc władcy zmniejsza nagromadzenie trucizny, krwawienia i snu u osoby rzucającej i sojuszników. Okej. Okay. Inkantacja, którą dwa palce przekazują zmatowieńcom uznawanym za godnych tytułów władcy. Przytrzymaj, aby... Ponadto leczy zatrucie! Ładnie! Ej, to jest jeszcze lepsze niż piromancja, które mam aktualnie przy sobie, czyli te ogniu oczyść mnie. Chociaż, czekaj, leczy zatrucie. A, dobra, nie. Bo to zmniejsza nagromadzenie, leczy zatrucie, ale nie leczy szkarłatnej zgnilizny. Czyli nie, czyli jednak dalej, ogniu oczyść mnie jest lepsze. Najlepsze na usuwanie jakiejkolwiek trucizny. I leczenie władcy, inkantacja przekazują... Przepraszam, ogromną liczbę... Zmatowieńcze, odnajdź złote drzewo i stań przed Mariką, jego królową. Zostań eldeńskim władcą.